Ej, udało mi się! Ej, nie, chwila prawdy, czy mi... Czy bariera śmierci mnie zabije? Jeżeli bariera śmierci mnie zabije, nie zabije, no to... No to się udało. Jest! Lecę w kosmos! Dzisiaj wyruszymy w kosmos! Jak widzicie, jesteśmy już na mapce Fortnite'a i mamy, słuchajcie, telefon. Nie mogę wam niestety powiedzieć, pokazać, w jaki sposób zrobiliśmy to, że mamy telefon po prostu na mapce normalnej Fortnite'a i że mamy Creative Mode na Fortnite'cie. Słuchajcie, a tutaj mamy naszą maszynę. Nasz statek kosmiczny, który nas zabierze prosto w kosmos. Ale, słuchajcie, zbugowane już mam balony, które pozwolą mi na to, że polecę właśnie w ten kosmos. Więc to jest nasza rakieta. Jednakże zanim zaczniemy i zanim polecimy w kosmos, słuchajcie, jak mamy lecieć w kosmos bez żadnego zaopatrzenia? W jaki sposób mamy lecieć w kosmos, jak nie będziemy mieli co jeść? Postanowiłem, że musimy kupić sobie jakieś jedzenie, jakieś picie, bo w sumie kto wie, ile to będzie trwało, nie? Więc padłem na pomysł. Zadzwonię do różnych firm serwujących jedzenie i tak dalej, żeby zapytać, czy może nie chcieliby zasponsorować odcinka? No bo w sumie jakby nie patrzeć, jestem pierwszym Polakiem, który przekroczył atmosferę Fortnite'ową. No, jak dla mnie to jest wielka sprawa. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Halo? Dzień dobry, Piotr Bytow z tej strony. Czy dodzwoniłem się może do osoby odpowiedzialnej za marketing firmy? Dzień dobry, tak. Więc jest taka sprawa. Ponieważ mam propozycję współpracy z firmą. Aha. Niech pan sobie wpisze najpierw na YouTube'a, ponieważ ja jestem YouTuberem. Może wpiszę najpierw moje konto na YouTubie. Jest pan przy komputerze? No więc niech pan wpisze na YouTubie Zipek Fortnite. Chwileczkę zobaczę, dobrze? Mhm. Sekunda. No widzę. No więc od razu powiem panu, że rozmowę nagrywam i czy nie ma problemu... Myślę, że nie będzie. Polecę z grubej rury. Lecę dzisiaj w kosmos. No lecę dzisiaj w kosmos, w Fortnite'cie i muszę się przygotować na taką wyprawę, bo kto wie, może ona będzie trwała z 3-4 godziny, czy no generalnie rzecz biorąc trochę to może potrwać. I chciałbym, mam pytanie, czy chcieliby państwo może zasponsorować mnie i kupić mi jedzenie na tą wyprawę? Proszę pana, ja myślę, że pan sobie żarty robi w tym momencie. Nie robię żartu, mówię zupełnie poważnie. Co? Dziękujemy. Nie jesteśmy. Ale ja mówię zupełnie poważnie. Zupełnie no, poważnie. Nie, dziękujemy, naprawdę. Dziękujemy za propozycję, ale myślę, że nie skorzystamy. Dziękujemy bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. A nie będzie, nie będzie problemu, jakbym upublicznił, tak? Tylko zblurował na przykład nazwę firmy czy coś? No, jak pan uważa, proszę bardzo, może pan sobie tam rzucić. Dobrze. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Ej, no kurde, ej, bez kitu, ja nie robię sobie żartów. Nie udało się, ale jedzenie i tak musimy kupić. No więc tak jak widzieliście, zadzwoniłem do kilku firm i żadna, słuchajcie, nie wzięła mnie na poważnie. Każda myślała, że to jakiś żart, a to nie jest żart, przecież będę pierwszym Polakiem, który poleci w kosmos. Znaczy, Fortnite'owy kosmos, to wózkiem sklepowym. W sumie mogłem im powiedzieć, że wózkiem sklepowym, może by mnie wzięli na poważnie wtedy. W każdym razie, słuchajcie, i tak się nie obędzie bez jedzenia, więc musimy sobie coś kupić na tą wyprawę, niestety z własnej kieszeni. Żeby nie robić nikomu reklamy, skoro nikt się nie zgodził, no to kupimy z kilku firm po prostu i tyle. Słuchajcie, korzystając z okazji, zapraszam was wszystkich na mojego Instagrama Piotr Bytow, którego macie na dole w opisie, więc możecie sobie kliknąć, od razu was przerzuci, zafollowujcie, bo niedługo będziemy robić mega fajny konkurs związany z Instagramem, więc wpadajcie. Dzień dobry, wie pan co, ja nie jestem do końca zdecydowany co kupić, a co by pan mi proponował na wyprawę w kosmos? Na wyprawę w kosmos? Aha. Na pewno dużo butli z tlenem. Także jesteśmy już w domu, słuchajcie, mamy zaopatrzenie z obu różnych konkurencyjnych firm. Nikt mnie nie brał na poważnie, nikt nie rozumiał powagi sytuacji, że słuchajcie, będziemy pierwszymi Polakami, którzy wyjdą z atmosfery Fortnite'owej. Także jesteśmy przygotowani już na wszystko. Chodzimy, słuchajcie, do wózka i lecimy w kosmos! Chwila prawdy, czy bariera śmierci mnie zabije? Jeżeli bariera śmierci mnie nie zabije, no to, no to się udało. Ej, ale chyba nie zabije. Fraggers, udało się! Jest! Czekaj! A ja spagowałem. Ile metrów? 1100, uwaga, chwila prawdy. Nie zabiję. Jest! Lecę w kosmos! Sztos! Dobra, Fraggers. Także ja znikam z tego. Na odcinku zobacz, jak wygląda to wszystko. Dobra, jesteśmy, słuchajcie, i lecimy w kosmos! W końcu się udało! Słuchajcie, miałem taki problem, więc
mi się nudziła, więc widzę, po prostu sobie tutaj zacząłem robić. Ale się udało, słuchajcie, lecimy w kosmos! O kurde, zobaczcie, jak ta mapa się pozmieniała. Kiedyś widziałem, że jakieś tam filmiki, że ktoś tam leciał w kosmos, ale w końcu mi się udało znaleźć buga, który pozwala na polecenie w kosmos. I zobaczcie, jak to wygląda w ogóle, jaka jest zorza polarna tam jest. Tutaj patrzcie, jaka ogromna w ogóle struktura. Wielka góra, kurde. Niesamowicie wielka, a mapka już jest taka malutka. Jest mniejsza, słuchajcie, niż minimapa. Ale super. Dobrze, jesteśmy przygotowani, mamy żarełko, wszystko jest. Niestety jedno picie już wypiłem, jedne frytki zjadłem. Już nie mogłem wytrzymać, okej? Nie mogłem wytrzymać, ale dobra. Zobaczymy, ile jesteśmy. Jesteśmy 6000 metrów nad ziemią. Zobaczcie, co się dzieje. Jest nice. 10000 metrów nad ziemią, słuchajcie. O kurde, a my lecimy coraz to wyżej i wyżej. Tak jest, dokładnie tak, jesteśmy coraz wyżej. Zobaczcie, jak ta mapa już wygląda. Nie, to są jeszcze chmury, słuchajcie. Czyli jeszcze nie przebiliśmy atmosfery. Ale lecimy coraz wyżej, 13000 metrów nad ziemią. Co się dzieje? Wychodzi słońce, kurde, zza horyzontu. Ale ogarnijcie w ogóle, co się dzieje. Czy mi się wydaje, ale czy planeta Fortnite'a jest płaska? O nie, płaskoziemcy. Co ja zrobiłem? Co za dowód badawczy w ogóle? Coraz wyżej, już 20000 metrów nad ziemią. Zobaczcie na słońce. Jesteśmy ponad słońcem. Tak, jesteśmy ponad słońcem. No generalnie, słuchajcie, czy my się przebiliśmy przez atmosferę? Wydaje mi się, że jeszcze nie, że jeszcze chwila i dopiero się przebijemy przez atmosferę Fortnite'a. Ziemi Fortnite'a, słuchajcie. Jesteśmy już na pewno ponad słońcem, co jest mega dziwne. Zobaczcie w ogóle, jak to słońce nisko jest. 25000 metrów nad ziemią. Okej. Zobaczymy, jak daleko polecimy. Ej, zobaczcie, jaki to jest piękny widok. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Jakie to ma śliczne kolory, to niebo. O nie, co się dzieje? Ej, co to jest? Co tu się stało w tym momencie? Czy my? Tak, to jest atmosfera, słuchajcie. Przebijamy się przez atmosferę. Już za chwilę będziemy pierwszy lot w kosmosie. Pierwszy lot w kosmosie, słuchajcie. Wow, jeżeli, słuchajcie, podobają wam się takie odcinki jak ten, zostawcie łapy w górę, zostawcie suba na kanale i wspierajcie mnie kodem Zipek w sklepie. To będzie nas stać na zaopatrzenie na kolejne misje badawcze. 42000 metrów nad ziemią. A patrzcie na słońce. To wszystko to jest jedna wielka bańka. My żyjemy w bańce. Nie. Słońce jest, słuchajcie, kłamstwem. Słońce nie istnieje. Księżyc, słońce, nic z tych rzeczy nie istnieje. Słuchajcie, dokładnie 55000 metrów pojawia się. Cała planeta jest już widoczna. Na 55000. A tutaj to niebieskie ciągle się rozciąga. To wygląda tak pięknie. Co tam jest? To jest woda. Słuchajcie, woda poza planetą. Co? A mapka? Patrzcie, jaki malutki wulkan, jaka mała mapka. Jak to wygląda niesamowicie. Jest, mamy, słuchajcie, 100000 metrów. Lecimy coraz wyżej. Słuchajcie, jak widzicie, już tutaj granica między kosmosem a naszą atmosferą. Chociaż nie wiem, czy to na pewno jest atmosfera. Już, jak widzicie, nie jest taka mocno widoczna, tylko jest taka, jakby to powiedzieć, połączona ze sobą, nie? Jest taka przytłumiona, zblurowana jakby troszkę. Troszkę się pozmieniało, planeta jest już naprawdę malutka. Ale zobaczmy, jak wygląda nasza mapka Fortnite'a. Jak niesamowicie, patrzcie, ona mieści się dokładnie w szczelinie wózka, już calutka. Nawet nie ona tylko, ale razem z wyspą kreatywną. Wow, 107000 metrów nad ziemią. Kurde. Dobra, zobaczymy, jak wysoko możemy zalecieć. Dwieście tysięcy metrów, mamy to. Słuchajcie, mamy 500000 metrów w końcu. Zobaczmy teraz, jak wygląda mapa. Dobra, zobaczmy. O kurwa! Co jest grane, jak to wygląda? No i w międzyczasie, słuchajcie, muszę wam powiedzieć, nie jesteśmy pierwszymi osobami, które zawędrowały w kosmos w Fortnite'cie. Okazało się, słuchajcie, że już byli przed nami Polacy, którzy byli w kosmosie. Ale słuchajcie, nikt z nich nie był tak wysoko jak ja. Właśnie teraz, w tym momencie, jak widzicie, jest 996000 metrów nad ziemią Fortnite'a. To jest ten moment, to jest ta chwila, w której my wszyscy razem, ja i wy, moi widzowie, słuchajcie, zapisujemy się w kartach historii Fortnite'a. Jako pierwsi,
którzy przebili 1 000 000 metrów nad ziemią Fortnite'a i zobaczcie, co się dzieje w ogóle. Horyzont zaczyna się zbliżać do ziemi. Co się wydarzy? Mamy to. Za chwilę. 3, 2, 1, 0. Mamy 1 000 000. Tak jest. Mamy 1 000 000 i zobaczcie, co się dzieje z horyzontem w ogóle. Zobaczcie, co się dzieje, jak to wygląda wszystko. Słuchajcie, zrobiliśmy to wszyscy razem. Jak widzicie, w ogóle zaczyna się robić czarno. Wszystko jest czarne, ale w tym momencie zakończymy już to, ponieważ całe nagranie trwa już około, słuchajcie, 2 godzin. Więc dajmy możliwość innemu youtuberowi jakiemuś pobić ten rekord. Więc wyzywam was, żebyście kurde też to nagrali i żebyście pobili mój rekord. A teraz w tym momencie, słuchajcie, przychodzi kulminacyjny moment, dlatego że będziemy z tej wysokości spadali. Będziemy z tej wysokości spadali, a jak dobrze wiemy, wraz ze spadaniem będziemy, słuchajcie, zwiększać naszą prędkość. Ciekawe, czy jesteście jeszcze wyżej. Słuchajcie, jest sposób na to, żeby zacząć spadać. Miecz powinien działać w ten sposób, że jak go weźmiemy, to nasze balony się zniszczą. Te, których teraz już nie widzimy i tak. Więc 1 010 000, słuchajcie, bierzemy miecz i możemy spadać. I powinniśmy spaść. Ciekawe, ile będziemy spadać w ogóle. Nikt jeszcze tego nie zrobił, nikt nie spadł z takiej wysokości. Tego jestem pewny. Dobra, robimy to. Mamy miecz! I co, spadamy? Ej, lecimy dalej do góry. To nie działa. Nie, działa! Działa, zaczynamy spadać! Zaczynamy spadać! Tak! Ciekawe, ile to będzie trwało, ile będziemy spadać. 1 010 000 metrów nad ziemią Fortnite'a, nad planetą Fortnite'a. Czy nam się przyspiesza w ogóle prędkość? Oj, zdecydowanie przyspieszamy. Ej, jestem mega ciekaw. Zostawcie, słuchajcie, łapy w górę w tym momencie. Zostawcie subskrypcję. O, słuchajcie, strasznie dużo zajęło mi to robienia. Strasznie dużo czasu zajęło mi robienie tego odcinka. Musieliśmy, słuchajcie, zacząć spadać, bo niestety żarcie się już skończyło. Całe żarcie się skończyło. Nic już nie ma do jedzenia, nie ma do picia. Słuchajcie, jeszcze na samo pożegnanie musimy zatańczyć. Zobaczcie, jak to wygląda. Ej, jeżeli są jacyś kosmici tam w Fortnite'cie, to słuchajcie, witajcie, pomacham wam wszystkim. Jeszcze na koniec macie futbolówkę, która jest niewidzialna. Ale spadamy. Zobaczcie, co się dzieje, jak cała planeta się zbliża szybko. O kurde, ale spadniemy. Czy przeżyjemy? Zginiemy? Co się stanie? Głosujcie teraz w ankiecie, teraz w tym momencie, słuchajcie, co myślicie, że się wydarzy? Wkraczamy, tak, teraz dopiero w atmosferę wkraczamy. Jak to wygląda w ogóle? Zobaczcie na ten kosmos. O kurde, 40 000 metrów. 40 000 metrów, ale się zbliżamy. Jesteśmy coraz bliżej. Jak my szybko lecimy. O kurde. Normalnie mnie ciary przychodzą. Co się dzieje z tą strefą? Zobaczcie, jak ona wygląda w ogóle. Wow, ale to niesamowicie wygląda, jak się spada. Lecimy, zbliżamy się. 3000, 2000, 1000 metrów. Wow. Przeżyliśmy to, tak, przeżyliśmy to. Dajcie, pocałuję ziemię, muszę pocałować ziemię normalnie. Muszę pocałować ziemię. Tak, ale epicko. Żyjemy, mamy się dobrze, słuchajcie. Misja zakończona powodzeniem. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli wam się podobał taki odcinek, to słuchajcie, zostawcie łapy w górę, zostawcie subskrypcję na kanale. To będzie pojawiać się o wiele więcej takich odcinków. Widzimy się w następnym odcinku, który będzie na pewnie jutro, jak codziennie. Więc siema, cześć. Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale. Dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć.